Ile dałbym, by zapomnieć? Tak śpiewał jeden z raperów moich lat młodzieńczych, a ja się zastanawiam, ile dałbym, by pamiętać. No właśnie, dziś o pamięci. Porozmawiamy o tym, kiedy zaczyna się pamięć, czym jest pamięć, jak nas kształtuje i kiedy ona się w zasadzie kończy. Dowiemy się także, dlaczego dzieciństwo nam tak szybko mija, no i wraz z wiekiem wydaje nam się, że czas płynie coraz to szybciej. A więc słuchajcie dzisiejszego odcinka. Dzisiaj rozmawiamy z panem profesorem Tomaszem Maruszewskim z Uniwersytetu SWPS z jego Sopockiego Wydziału. Pan profesor jest psychologiem. W jego gronie zainteresowanie jest psychologia procesów poznawczych, psychologia emocji oraz psychologia komunikacji i zarządzania. Jego zainteresowanie naukowe dotyczą przede wszystkim pamięci autobiograficznej. Pan profesor jest autorem czy współautorem wielu nie tylko publikacji naukowych, ale także książek popularno-naukowych, takich jak Tożsamość, trudne pytanie, kim jestem, czy właśnie Pamięć autobiograficzna. A więc zacznijmy, panie profesorze, przede wszystkim dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, ja się też kłaniam. Też jestem tutaj dzisiaj na tym nagraniu. Niezmiernie mi miło, że mamy możliwość dzisiaj porozmawiać. No właśnie tematy pamięci, bo bywa z tą pamięcią bardzo różnie. No właśnie, już bym zapomniał zacząć od ważnej rzeczy, czyli przywitania się z naszym gościem. No więc właśnie tak to z tą pamięcią jest. No ale zanim o niej porozmawiamy, myślę, że powinniśmy zacząć od pierwszej rzeczy, czyli na takim najbardziej podstawowym poziomie. Czym w ogóle jest pamięć? Są rozbieżne poglądy na to, czym jest pamięć, ale ogólnie mówi się, że pamięć to jest coś takiego, co człowiekowi pozwala przechowywać rozmaite informacje, które do niego wcześniej dotarły. Przy czym pamięć nie zawsze działa w taki sposób, że my kontrolujemy to, co zapamiętujemy, ale często pojawia się pamięć mimowolna, czyli rejestrujemy rozmaite zdarzenia i one ze względu na to, że mają jakieś specyficzne właściwości, same się niejako zapisują. Ale oprócz tego, i to jest w tej chwili rzecz całkowicie nowa, mianowicie oprócz pamięci, która służy do zapisywania przeszłych doświadczeń, istnieje jeszcze pamięć prospektywna, czyli pamięć skierowana na przyszłość. I to jest pamięć, która często zawodzi, szczególnie u ludzi starszych, ponieważ jak ktoś sobie planuje, że pójdzie zrobić zakupy w jakimś markecie, to potem nagle okazuje się, że zrobił połowę zakupów, a reszta pozostała na półkach sklepowych. No oczywiście ludzie sobie radzą w ten sposób, że mają w komórkach rozmaite programy, czy też noszą ze sobą po prostu karteczki. Czyli mamy dwa typy pamięci i myślę, że ten drugi typ pamięci dotyczy wybranych tylko organizmów, raczej głównie ludzi, bowiem niektóre zwierzęta nie mają chyba tej zdolności takiego myślenia w przód, kolokwialnie rzecz ujmując, czyli patrzenia w przyszłość. Jesteśmy jedynym organizmem, który posiada takie zdolności, czy ma pan wiedzę w tym zakresie, żeby były jeszcze jakieś organizmy, które taką pamięć posiadają? To jest problem, dlatego że myślę, że w sensie proceduralnym taka pamięć występuje u zwierząt, ponieważ jeśli chodzi o ludzi, to zakładamy, że treść tej pamięci jest nam dostępna i ona wiąże się w jakiś sposób z naszymi planami, z naszymi zamiarami. Natomiast jeśli chodzi o zwierzęta, to im się uruchamiają rozmaite programy, które dotyczą na przykład jedzenia, wyjścia na spacer. Czyli tutaj takim czynnikiem wyzwalającym na przykład może być czas. Być może to widać również u naczelnych, które zachowywały się w zróżnicowany sposób w stosunku do osób, które kiedyś je skrzywdziły albo kiedyś dały im pokarm. I wtedy szympanse zachowują się wyjątkowo złośliwie wobec osób, które ich skrzywdziły. Czyli możemy powiedzieć, że zwierzęta mają taką pamięć prospektywną, która ma charakter proceduralny, nie jest dostępna ich świadomości, tak bym to nazwał. Czyli to jest pewien rodzaj automatyzmu.
Rozumiem, jak najbardziej. Czyli to jest taka pamięć trochę behawioralna na zasadzie, że zareagowały kiedyś tak, czy skojarzyły dane zachowanie i w ten sposób na podstawie tego zareagują prawdopodobnie tak w przyszłości. Bardzo proste wydają się odruchy a la Pawłowa takie, powiedzmy, w tym zakresie. To może raczej odruchy w sensie Thorndike'a, czyli przykład warunkowania instrumentalnego. Bo tutaj pojawia się zachowanie, a nie reakcja autonomiczna. Natomiast myślę też, że tutaj takim czynnikiem wyzwalającym pewne zachowania może być czas, ponieważ zwierzęta często reagują nie tyle na bodźce, które coś zapowiadają i odpowiednio do tego dostosowują swoje zachowanie, ale po prostu upływ czasu wyzwala pewne reakcje. To znaczy zwierzę o pewnej godzinie zaczyna trącać właściciela, że miska jest pusta. Jak najbardziej rozumiem. Mówimy o pamięci. Bardzo często słyszy się o dwóch takich podstawowych typach pamięci, a mianowicie o pamięci krótko- i długotrwałej. Czym są te dwa typy pamięci? Jak je rozróżnić i kiedy jest krótko, a kiedy jest długo? W tej chwili troszeczkę psychologia odeszła od takiego odróżnienia pamięci krótko- i długotrwałej. Niemniej jednak dawniej rzeczywiście posługiwano się takim rozróżnieniem. Pamięć krótkotrwała to jest pamięć, która utrzymuje się przez okres mniej więcej 20 sekund, ale czasami troszeczkę dłużej. Natomiast pamięć trwała ma to do siebie, że ona przechowuje informacje w zasadzie przez nieograniczony czas. Oczywiście czasami zdarza się nam coś zapominać, ale wedle takich dominujących poglądów jest to nie tyle sam proces zapominania, czyli bezpowrotnej straty, ale może to być proces utraty dostępu do ścieżek, które prowadzą do poszukiwanych informacji. Czyli mówiąc inaczej, wiem, że wiem, ale nie wiem, jak do tego dotrzeć. No właśnie. I mamy taki kolejny problem z przechodzeniem z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Pan profesor wspomniał, że niektóre rzeczy możemy pamiętać bardzo długo. No właśnie, są rzeczy, które nawet ze szkoły zrobiliśmy jakąś głupią rzecz i praktycznie rzecz biorąc pamiętamy ją do końca naszego życia, a inne takie, wydawałoby się może mniej, czasem jednak ważne rzeczy, wyparowują nam dosłownie w kilka minut. Nie pamiętamy dosłownie, co jedliśmy 15 minut wcześniej na śniadanie, czy co robiliśmy wczoraj. Jakby z czego wynikają te różnice, że jedne rzeczy po prostu wmurowują nam się w pamięć i nie chcą wyjść, mimo iż bardzo byśmy pragnęli zapomnieć tą żenującą rzecz z naszej przeszłości, a inne niestety znikają od razu. Ogólna zasada jest taka, zdarzenia z przeszłości, które są obdarzone jakimś tonem afektywnym, zarówno przyjemne, jak i nieprzyjemne, pamiętamy lepiej, aniżeli takie, które są nam całkowicie obojętne. Przykład, o którym pan powiedział, to jest taki przykład, który dotyczy jakiegoś zdarzenia, którego człowiek się wstydzi i o którym wolałby zapomnieć. I teraz, jeśli chodzi o pamięć, to jest czasami strasznie dziwna rzecz, ponieważ im bardziej staramy się zapomnieć, tym częściej dana rzecz wraca nam do świadomości. Jest kilka takich badań wskazujących na to, że właśnie takie obsesyjne myślenie o przeszłości może być takim mechanizmem samonapędzającym się. No i w związku z tym te myśli, które chciałbym usunąć, one na nowo się pojawiają. No właśnie, ale okazuje się, że jednak nawet te rzeczy z przeszłości wydaje nam się, że pamiętamy prawidłowo, a jednak okazuje się, że nie do końca prawda jest taka, jaką mamy w naszej pamięci. Zacieramy na początku jakieś szczegóły, zostają tylko jakieś ogólniki, ale okazać się może, że tak naprawdę pamiętamy coś, co troszkę inaczej, inny był bieg wydarzeń, albo że nawet tego nie było. Zastanawiam się, tak? Mamy sprawę sądową, gdzie sąd powołał iluś świadków w danej sytuacji. A że sprawy sądowe lubią się ciągnąć i na przykład po dwóch latach już mamy przesłuchanie. Tak, i nagle mamy sobie przypomnieć coś, co robiliśmy 23 maja 2018 roku o godzinie 20:50. I nagle okazuje się, że ten świadek pamięta tą sytuację w taki sposób, ten pamięta to w taki sposób. Byli obok siebie powiedzmy, a pamiętają coś zupełnie inaczej. Czy to znaczy, że oni mijają się z prawdą, czy po prostu nasza pamięć nie jest tak naprawdę prawdziwa, że troszkę nam się nasze życie zakłamuje dla nas samych i co za tym idzie, czy de facto moglibyśmy ich wykorzystywać jako świadków, skoro de facto manipulują prawdą?
Jeśli chodzi o świadków, to mamy tutaj do czynienia z odtwarzaniem zdarzeń, których ktoś osobiście doświadczył. I wtedy, i to jest jeden przykład, ale drugi przykład dotyczy odtwarzania wiersza, którego nauczyliśmy się na pamięć, albo odtwarzania jakiejś informacji, dajmy na to, z geografii Szwecji. I tutaj istnieje jasne kryterium tego, czy ta informacja jest poprawna, czy też nie, czy dobrze deklamowaliśmy wiersz, czy też prowadziliśmy jakieś zniekształcenia. Natomiast w przypadku świadków sprawa przedstawia się odmiennie, ponieważ wtedy, kiedy sięgamy do rozmaitych zdarzeń z przeszłości, to my nie pamiętamy ich nigdy w sposób literalny. To jest złudzenie wielu przesłuchujących, którym wydaje się, że nasza pamięć to jest rodzaj magnetofonu, że wszystko jest zapisywane dokładnie tak, jak do nas to docierało. A tak nie jest. No i wtedy, kiedy różni świadkowie różnie zeznają, to może wynikać stąd, że oni konstruują swoje wspomnienia na podstawie informacji, które zostały w ich pamięci. Czyli powiedziałbym, oni nie manipulują prawdą, tylko po prostu występuje u nich coś w rodzaju filtra poznawczego, niezależnego od ich woli. Co więcej, to jest tak, że te filtry czasami sprawiają, że my widzimy sytuację w zupełnie inny sposób. To odwołam się do jednego ze starszych eksperymentów z psychologii społecznej. Tam chodziło o, jeśli dobrze pamiętam, o mecze rugby między dwoma drużynami uniwersyteckimi. Na trybunach byli kibice jednej i drugiej drużyny. I następnie zadano im pytanie, jak przebiegał mecz i która drużyna bardziej faulowała. No i oczywiście odpowiedzi rozłożyły się tak, że bardziej zawsze faulowali przeciwnicy, przy czym ci, którzy byli zwolennikami drużyny A, oskarżali o faulę drużynę B, a ci, którzy byli kibicami drużyny B, oskarżali o faulę drużynę A. Czyli można powiedzieć, że różne nasze wstępne nastawienia, postawy mogą modyfikować to, co z danej sytuacji możemy wyciągnąć. Znowu odwołam się do spraw dotyczących zeznań świadków. To jest przypadek wielokrotnego mordercy Teda Bundy'ego i wtedy, kiedy policja go poszukiwała, to poszukiwali kogoś takiego, co wygląda jak jakieś zboczenie seksualne i nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że to jest elegancko ubrany człowiek, bardzo elokwentny, potrafiący nawiązywać kontakty z innymi i przez długi czas był on poza kręgiem wszelkich podejrzeń. Czyli znowu możemy powiedzieć, że wtedy, kiedy zeznajemy, to mamy jakąś wstępną wiedzę, której być może nawet sobie nie uświadamiamy, dotyczącą tego, jaki typ człowieka mógł zachowywać się w taki właśnie sposób. Mhm. Czyli myślę, że teraz jesteśmy w tym momencie, kiedy możemy śmiało już wnioskować, że pamięć nieodłącznie wiąże się z emocjami i pamięć nieodłącznie będzie zawsze działała lepiej, kiedy będzie towarzyszyły im jakieś emocje, jakieś przesłanki, które będą charakterystyczne. Bardziej ckliwie będziemy pewnie pamiętali niektóre filmy, na których się rozpłakaliśmy. Lepiej będziemy pamiętali także te momenty, kiedy no zbłaźniliśmy się przed klasą, odpowiadając na zadanie z matematyki. Czy poznany jest już dokładnie jakby zarys, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego te emocje są dla nas tak ważne w procesie zapamiętywania? To troszeczkę wiąże się z funkcjonowaniem naszej uwagi, ponieważ uwaga
sprawia, że pewne rzeczy łatwo wchodzą do centrum świadomości, łatwo znajdują się w świadomości i w związku z tym wtedy, kiedy przeżywamy jakieś emocje, to ten efekt jest bardzo silny. Natomiast wtedy, kiedy mamy do czynienia z informacjami, które są neutralne albo które są nam doskonale znane, wtedy nie reagujemy na to w taki sposób, aby zapamiętać. Wyobraźmy sobie policjanta, który pracuje w drogówce i on w ciągu miesiąca pewnie musi pisać raporty z rozmaitych kolizji, z rozmaitych wypadków drogowych. No i on jak przyjeżdża na miejsce, to on widzi, co się stało, ale traktuje to jako element swojej pracy. Natomiast ofiara i sprawca wypadku znajdują się w stanie niezwykłego wzburzenia emocjonalnego. No i dlatego oni mogą pamiętać lepiej to wszystko, co się zdarzyło, aniżeli sam policjant. Co więcej, bo on to wszystko zna z drugiej ręki. No i dlatego też do niego dotarły informacje przefiltrowane. Mhm. Czyli śmiało można stwierdzić, że zawody wymagające zawody angażujące emocje powinny być wyżej płatne, bo odciskają piętno bezpośrednio na naszej pamięci. Poniekąd ma pan rację, ale też jest tak, no, przypadek anestezjologów. Pomyślmy sobie o ludziach, którzy zajmują się znieczulaniem innych albo pomagają na oddziałach intensywnej terapii. Anestezjologia to jest taka dziedzina medycyny, w której bardzo często dochodzi do sytuacji krytycznych, które dla samego lekarza mogą być niezwykle stresujące. I teraz okazuje się, że, bo to dotyczy też innych zawodów, że ludzie wykonując takie czynności, które wymagają bardzo dużego zaangażowania emocjonalnego, po jakimś czasie może pojawić się u nich syndrom wypalenia zawodowego. To znaczy te sytuacje, które pierwotnie były bardzo angażujące, potem stają się przykładem zadań, które należy rozwiązać. No i to potem prowadzi do rozmaitych innych skutków, typu na przykład niedocenianie cierpienia drugiej osoby, ponieważ gdyby ktoś był przez cały czas empatyczny, wtedy najprawdopodobniej jego system nerwowy mógłby tego nie wytrzymać. Mhm. Ale oni nie są wynagradzani lepiej. No, w tej chwili to się zmienia, tak? Dlatego że to jest poszukiwana specjalność, ale oni są wynagradzani lepiej nie tyle dlatego, że mają właśnie taki stresujący zawód, ale dlatego, że jest ich mało. Mhm. Ostatnio oglądałem bardzo dobry film Rain Man, który opowiada o człowieku, którego gra Dustin Hoffman, swoją drogą świetna rola i zdecydowanie wszystkim słuchaczom polecam ten film. Dustin Hoffman tam gra postać, która bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, ma chorobę na zasadzie spektrum autyzmu, ale przy okazji jest on savantem, czyli posiada hiperpamięć, zapamiętuje bardzo dobrze bardzo wiele rzeczy, ale ta pamięć jest wybiórcza. Na zasadzie różne obliczenia matematyczne od tak w głowie niczym kalkulator potrafi liczyć, ale za to inne części jego pamięci są bardzo słabe, nie ma do tego w ogóle pamięci. Ale są też inny typy savantów, ludzi tego typu, którzy właśnie mają hiperpamięć na zasadzie, że pamiętają dosłownie wszystko. Czyli to by oznaczało, że de facto nasz mózg ma wystarczającą, nazwijmy to, pojemność taką operacyjną, żeby zapamiętać wszystko z naszego życia, a mimo wszystko tego nie robi, ale zdarza się, że mamy taką, w przypadku jakichś momentów olśnienia czy nawet terapii, że gdzieś tą pamięć jesteśmy w stanie odblokować. Czyli to znaczy, że jednak de facto zapamiętujemy wszystko, ale po prostu to jest gdzieś wypychane na nasz tył głowy, czy jednak po prostu tą zdolność mają tylko savanci, a szary człowiek takich możliwości nigdy nie będzie miał?
Powiedziałbym tak, że jeśli chodzi o sawantów, to nam się wydaje, że oni powinni być bardzo szczęśliwi z tego właśnie powodu, że potrafią więcej aniżeli przeciętny człowiek. Z tym, że obserwacje dotyczące ludzi obdarzonych takimi zdolnościami wskazują na to, że oni czasami są głęboko nieszczęśliwi z uwagi na to, że zapamiętują wszystko. Radziecki, to jeszcze było w dawnych czasach, radziecki neuropsycholog Aleksandr Luria opisuje przypadek inżyniera Szereszewskiego, który był obdarzony tak genialną pamięcią i ten człowiek pamiętał wszystko, co działo się na przykład w trakcie spaceru. Pamiętał wystawy sklepowe, ludzi, których mijał i tak dalej, i tak dalej. Ale potem jego pamięć, to sprawiało mu potem bardzo, wywoływało u niego nieprzyjemne uczucia, ponieważ on się tych informacji nie mógł pozbyć. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to o czym na końcu pan wspomniał, to powiedziałbym, że to jest tak, że rzeczywiście my wszystko możemy dużo zapamiętać, niemniej jednak w mózgu są rozmaite bezpieczniki. I te bezpieczniki sprawiają, że przekraczanie możliwości naszego mózgu może okazać się dla nas szkodliwe. Mózg ma zdecydowanie, potrafi przechowywać zdecydowanie więcej informacji, aniżeli to, co my jesteśmy w stanie sobie przyswoić. Ja czasami nabijam się ze studentów, żartuję z nich, że wtedy, kiedy będzie egzamin, to oni powinni tam przeczytać 2000 stron, bo i tak wykorzystują 10% możliwości swojego mózgu. Z tymi procentami to jest oczywiście żart. No oni się buntują przeciwko temu, a ja zdaję sobie sprawę z tego, że gdyby coś takiego zrobić, to oni zapominaliby to zdecydowanie szybciej. I teraz dlaczego mózg ma takie możliwości zapisywania więcej, aniżeli my faktycznie zapisujemy w ciągu naszego życia? Częściowo bierze się to z faktu, że natura przewidziała to, że na przykład będziemy grali w hokeja na lodzie, będziemy toczyli walki bokserskie, albo będziemy zażywali rozmaite substancje chemiczne, które uszkadzają działanie mózgu. I wtedy, kiedy człowiek dozna jakiegoś uszczerbku tkanki mózgowej, wtedy uruchamiane są wszystkie zapasy, z których poprzednio nie korzystał. I w takich sytuacjach może dojść do tego, że co prawda myśmy na początku mieli kłopoty z przypominaniem sobie różnych rzeczy, ale potem zaczynamy, w wyniku rehabilitacji zaczynamy pamiętać to bardzo dokładnie. I czasami jest tak właśnie, to już jest anegdota pochodząca z książki Daniela Schachtera, to jest bardzo znany badacz pamięci. On opisuje przypadek człowieka, który trafił do jego kliniki i nie pamiętał nic. Nie wiedział, jak się nazywa, nie wiedział, skąd się wziął na ulicy. I oni mieli olbrzymi problem, żeby w jakiś sposób dotrzeć do pokonać tą jego niemal kompletną amnezję. I co się okazało? Okazało się, że wtedy, kiedy rozmawiano z nim, on potrafił czytać i pisać. To jest ciekawe. On tylko nie pamiętał osobistej przeszłości. I wtedy, kiedy z nim rozmawiano, to okazało się, że on doskonale zna topografię miasta. I wtedy zaczęto zastanawiać się nad tym, kto zna dobrze topografię miasta. No i pierwszy pomysł był taksówkarz, drugi pomysł był kurier. I okazało się, że ten drugi strzał był dobry. To znaczy sprawdzili, Schachter sprawdził w firmach kurierskich, czy nie zginął im ostatnio jakiś pracownik.
I okazało się, że faktycznie zginął, że wszystko, że rysopis pasował, a potem dowiedzieli się, że on zginął bezpośrednio po śmierci wujka, z którym był bardzo związany. I ta trauma emocjonalna spowodowała, że on niejako się odciął od swojej osobistej przeszłości, ale wtedy, kiedy zaczęto z nim rozmawiać, to wszystko do niego wróciło. Wszystkie dane, do których miał utrudniony dostęp, potem się pojawiły ponownie. Mhm. Historii takich pewnie jak ta jest bardzo dużo. Bardzo dużo z nas zapomina liczne rzeczy, ale czasami zdarzają nam się olśnienia i wrażenie, że coś takiego już miało miejsce. Zdarza nam się czasami tak, że idąc na ulicy mijamy jakąś osobę i wydaje nam się, że przecież to już było. Przecież my już widzieliśmy taki schemat, przecież my już to przeżyliśmy. Tutaj mowa oczywiście o słynnym efekcie déjà vu i zastanawiam się, czym tak na dobrą sprawę jest taki efekt déjà vu, że nam się wydaje, że coś takiego miało już miejsce, choć tak na dobrą sprawę żyjemy cały czas i prawdopodobnie ta sytuacja nigdy nie miała miejsca, a może to właśnie jest pytanie do pana. Co z tym efektem? Z tym efektem sprawa wygląda następująco, bo tutaj znowu trzeba powiedzieć o dwóch rodzajach pamięci, o pamięci epizodycznej, która dotyczy naszej osobistej przeszłości i dotyczy zdarzeń. Natomiast drugi rodzaj pamięci to jest pamięć semantyczna i to jest niejako wiedza o świecie. I teraz jak idę ulicą i widzę na przykład jakieś detale architektoniczne, mi się zdarzyło to kiedyś w Szczecinie, w którym nigdy nie byłem wcześniej, mówię, no tak, ale to przecież jest w Poznaniu, to chyba było gdzieś na Jeżycach. No i w tym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że ja wiem, że mnie tam nie było, natomiast czuję, że jest to ten kawałek. I teraz jedna z odpowiedzi na to pytanie zakłada, znaczy jest taka prosta odpowiedź, która przez jakiś czas była bardzo popularna, ponieważ uważano, że to jest przykład na działanie wędrówki dusz, że kiedyś w jakimś innym wcieleniu byłem w tym miejscu, no i w związku z tym teraz mi się nagle uruchomiły dawne wspomnienia. A drugie wyjaśnienie jest troszeczkę bardziej prozaiczne. Chodzi tutaj o to, że wtedy, kiedy znajduję się w jakiejś sytuacji, to rozpoznaję fragmenty tej sytuacji i na podstawie tych fragmentów buduję sobie obraz całości. No i wskutek tego pojawia się fałszywe przypomnienie, czyli to zjawisko déjà vu. Ono zwykle trwa bardzo krótko, to jest z rzędu kilku minut, no i potem to oczywiście znika. Bardzo często jest tak, że mówimy, że kobiety mają lepszą pamięć niż mężczyźni, w końcu one pamiętają o tych wszystkich datach, gdzie my coś odłożyliśmy, a my totalnie tego nie widzimy, pamiętają te wszystkie rocznice i mogą ci wyciągnąć każdą odpowiedź, którą dałeś 3 miesiące temu w ogóle totalnie przy okazji. Więc pytanie tutaj, czy rzeczywiście jest tak, że zdolności pamięci możemy rozróżnić na płcie, że kobiety mają lepszą pamięć niż mężczyźni, czy jednak jest to typowo anegdotyczny przykład? No tak, ja pamiętam taki żartobliwy rysunek mózgu, przedstawiający mózg kobiety i mózg mężczyzny. I na przykład w mózgu kobiety zapisane są wszelkie daty dotyczące rocznic, urodzin, imienin i tak dalej, i tak dalej. A w męskim mózgu na przykład znajdują się informacje dotyczące na przykład pojemności silnika rozmaitych samochodów. No i to pod tym względem to jest rzeczywiście, ta pamięć jest zróżnicowana. Natomiast jeśli chodzi o szybkość i sprawność zapamiętywania, to one tutaj w zasadzie nie ma żadnych różnic. Są co prawda pewne różnice dotyczące tego, co my zapamiętujemy. Kobiety zapamiętują inne rzeczy aniżeli mężczyźni. Natomiast w testach laboratoryjnych, wtedy kiedy ludzie uczą się jakiegoś materiału i potem sprawdzamy, jak dobrze go pamiętają,
to tutaj różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami nie ma. Jeśli chodzi o kobiety, to one zdecydowanie lepiej pamiętają różne sprawy związane z relacjami interpersonalnymi, natomiast mężczyźni raczej pamiętają zupełnie inny typ danych, na przykład dane dotyczące różnych właściwości świata. To zresztą bardzo wyraźnie. Tak. Tak, tutaj zdecydowanie przychodzą mi dwie rzeczy, dwie anegdoty, bo jak to się mówi, kobiety są znakomitymi archeologami, bo zawsze potrafią coś odkopać z pamięci. Natomiast druga anegdota to z reguły Tomasz Hajto zawsze był w stanie podać skład Kaiserslautern i to jego taki konik był. Oczywiście to tylko anegdoty. A teraz przejdźmy do rzeczy, która wydaje mi się najważniejsza, bowiem jesteśmy coraz starsi, czas płynie, no już młodsi nie będziemy. Jakoś za dzieciaka było tak, że pamiętaliśmy wszystko. Każdy dzień był dla nas dniem wyjątkowym. Każdy dzień był pełen emocji, był czymś świeżym, czymś nowszym, przez co wydawało nam się, że mamy jeszcze tyle dni do przeżycia. Teraz mając 27 lat, wiem, że każde dni są coraz krótsze i każdy dzień jest do siebie bardzo, ale to bardzo podobny. I zastanawiam się, czemu mamy takie wrażenie, że wraz z wiekiem życie po prostu szybciej nam przez palce ucieka. Tak, no to jest znowu, odpowiem tytułem książki. Nie wiem, czy panowie to mieliście kiedyś do czynienia z tą książką. To jest książka holenderskiego psychologa Douwe Draeysmy, zatytułowana Dlaczego czas płynie szybciej, kiedy się starzejemy? I tam jest częściowa odpowiedź na to pytanie. Ja powiedziałbym tak, że jeśli chodzi, bo pamięć jest zorganizowana hierarchicznie, to znaczy z jednej strony potrafimy zapamiętywać rozmaite fakty, ale ponieważ tych faktów jest bardzo dużo, w związku z tym w jakimś momencie uczymy się te fakty grupować w jakieś większe całości, no i wtedy już nie musimy pamiętać poszczególnych przypadków, poszczególnych zdarzeń, ale pamiętamy to, jak dane zdarzenie zazwyczaj przebiega. I w związku z tym my, tak jak ja czasami studentów pytam, co jedliście dzisiaj na śniadanie? Wiedzą, ale jak zapytam, co jedliście na przykład 4 dni temu, to część mówi, jadłam to, czy jadłem to, co zwykle, czyli na przykład płatki na mleku. Natomiast część odpowiada, że nie potrafi tego sobie odtworzyć. I teraz wyraźnie widać, że część osób może nie pamiętać tego, co zjadła na śniadanie, ale odwołuje się do istniejących schematów. Dla dziecka te schematy jeszcze nie są dostępne, bo każda informacja jest informacją nową. I z tym się wiąże też bardzo specyficzne zjawisko. Mianowicie ono polega na tym, że my, panowie, jeszcze jesteście, tak jak mnie mam w tym okresie, mianowicie, że wtedy, kiedy mamy już ponad 50 lat, ale czasami nawet wcześniej to się pojawia, występuje coś, co nazywa się efektem reminiscencji. Ten efekt reminiscencji polega na tym, że my bardzo dobrze pamiętamy różne zdarzenia i różne informacje pochodzące z drugiej i trzeciej dekady życia, czyli pomiędzy 10 a 30 rokiem życia, ponieważ tam jest masa rzeczy nowych. Gorzej się pamięta to wszystko, co zdarzyło się później, bo wtedy już my funkcjonujemy posługując się automatycznym pilotem. Wiemy, co się może zdarzyć i odpowiednio do tego reagujemy. I to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz dotyczy już takiego bardziej mechanistycznego spojrzenia na pamięć. Mianowicie jest kilka takich prostych prób do badania pamięci. Jedna z nich polega na powtarzaniu szeregów cyfr. One są coraz dłuższe.
Na podstawie tego wyznacza się tak zwaną pojemność pamięci bezpośredniej. To jest taka, tego typu zadanie wchodzi w skład jednego z testów inteligencji. I teraz stwierdzono, że ten zakres pamięci bezpośredniej wzrasta z wiekiem, ale ten wzrost się kończy właśnie około 24-25 roku życia i potem to się utrzymuje na względnie stałym poziomie. No i chyba po 60 ten zakres pamięci bezpośredniej zaczyna nam spadać. Czyli z tego wynika, że pamięć już nie funkcjonuje tak sprawnie, ale ludzie starsi oczywiście posługują się rozmaitymi metodami usprawniania swojej pamięci, wykorzystują na przykład schematy poznawcze, no i w związku z tym mogą robić wrażenie, że oni pewne rzeczy dokładnie pamiętają. Paradoksem jest jednak to, że jak mamy do czynienia z ludźmi starszymi, to ten efekt reminiscencji bardzo często wiąże się z tym, że oni dobrze pamiętają coś, co zdarzyło się, nie wiem, 50 lat temu, natomiast nie pamiętają tego, gdzie zostawili dzisiaj klucze. Ponieważ tutaj sięga się do zupełnie innych okresów życia. Ten okres życia właśnie między 10 a 30 rokiem życia jest nam stosunkowo łatwo dostępny. Mhm. Czyli po prostu w tym momencie musimy jeszcze przez parę lat żyć pełnią życia i próbować zapamiętywać jak najwięcej, bo później już wiele więcej nie zapamiętamy. Moment. To wszystko zależy od tego, co chcemy zapamiętać, bo jeżeli panowie chcecie zapamiętać różne rzeczy związane z życiem społecznym, to faktycznie jest tak, że my się uczymy, ale potem to schematyzujemy. Ale na przykład jeśli chodzi o wasze zainteresowania naukowe, pracę zawodową, to w zasadzie tutaj nie ma żadnej granicy. O tyle lepiej, to już też jako żart, o tyle lepiej mają humaniści, ponieważ oni do końca zapamiętują różne rzeczy w sposób sprawny. Natomiast osoby, które zajmują się przedmiotami ścisłymi, ten moment maksymalnej aktywności poznawczej mają zdecydowanie wcześniej. Potem potrafią tylko odtwarzać to, czego dowiedzieli się we wcześniejszych okresach życia. No to mówiliśmy już o tym, jak czas upływa, ale nie pamiętamy wielu rzeczy ze swojej przeszłości. Mówię tutaj o okresie, w którym od urodzenia do pewnego momentu, dla każdego podejrzewam, że inny, do pewnego momentu, kiedy zaczynamy kodować po prostu na różne informacje i jesteśmy w stanie wrócić do pierwszej informacji, którą byliśmy w stanie zapamiętać. Dlaczego nie zapamiętujemy tych rzeczy, które miały miejsce już na samym początku naszego istnienia, gdy wyszliśmy z łona matki? Dlaczego tak jest i w którym momencie mniej więcej to następuje i dlaczego u wielu osób w różnych momentach? I tak, psychoanalitycy powiadają, że istnieje taka pierwotna trauma związana z tym, że opuszczamy łono matki. Nagle znajdujemy się w świecie, w którym jest dużo ostrych błysków światła, nieznane dźwięki. Jeszcze na dodatek nas biją, żebyśmy wydali pierwszy krzyk. No i w związku z tym ta pierwotna trauma nad człowiekiem ciąży przez całe życie. Tylko że my nie jesteśmy w stanie do tego w żaden sposób dotrzeć. No i dlatego też po prostu układ nerwowy jest zbyt mało dojrzały, aby mógł w sposób sprawny kodować informacje, a poza tym jedna z koncepcji wyjaśniających zjawisko amnezji dziecięcej zakłada, że ważnym elementem zapamiętywania jest umiejętność posługiwania się językiem, ponieważ my zapamiętujemy rozmaite rzeczy
potem je odtwarzamy, posługując się językiem. Ale trzeba pamiętać o tym, no i to mniej więcej kształtuje się, i wtedy pamięć zaczyna się średnio około trzeciego roku życia. Ten trzeci rok życia to nie jest nic takiego, co następuje, ta zmiana nie następuje w sposób taki skokowy, że po trzecich urodzinach wciska się jakiś guzik i od tego momentu się pamięta. Ten trzeci rok życia został wyznaczony dzięki badaniom na dużych grupach osób i stwierdzono, że od trzeciego roku życia mniej więcej poprawnie pamiętamy około 50% informacji, które wtedy miały miejsce. I teraz no, bada się to najczęściej poprzez odwoływanie się do takich wspomnień, które są zapisane też przez kogoś innego. I tutaj taką podstawową techniką jest badanie pamięci narodzin, rodzeństwa. Pyta się po prostu ludzi o to, jak to było, kiedy mama wróciła ze szpitala. Czy dostałeś jakąś zabawkę? Czy to dziecko głośno krzyczało? W jakim łóżeczku leżało? Czy było łóżeczko metalowe, czy drewniane? I tak dalej, i tak dalej. A potem weryfikuje się odpowiedzi dziecka w oparciu o to, co pamięta matka. I teraz jest tak, że kluczowy jest tutaj odstęp pomiędzy narodzinami starszego dziecka i młodszego dziecka. Jeżeli on wynosi w granicach 3 lat, to wtedy zaczynają się właśnie pojawiać wspomnienia, które są w przybliżeniu w 50% prawne. Ale jeśli chodzi o zdarzenia, które są związane z bardzo silnymi emocjami, to tutaj sytuacja zmienia się radykalnie, ponieważ badania nad ofiarami molestowania seksualnego czy przemocy fizycznej wskazują na to, że ten okres amnezji dziecięcej rozszerza się i obejmuje około 6 lat życia. Czyli jak ktoś znęca się nad własnym dzieckiem, automatycznie wykasowuje mu część jego pamięci. To dziecko zaczyna pamiętać dopiero od 6 roku życia. Natomiast jest w niektórych przypadkach już takich bardzo skrajnych, to jest przypadek dzieci Holokaustu, ludzie, osoby, które przeżyły Holokaust, one zyskują pamięć około 12-13 roku życia. Wcześniej nie pamiętają nic. I potem oczywiście wiedzą, że tak i tak się nazywały, wiedzą, kto je uratował, ale to wszystko pozbawione jest takiego elementu osobistego. A propos właśnie tego pamiętania, kiedy narodziło się nasze rodzeństwo, to dokładnie pamiętam, jaki odcinek Pokemonów oglądałem, kiedy urodziła się moja trzecia siostra. Mogę dokładnie powiedzieć, jaka to była scena właśnie w Pokemona, kiedy zadzwonił telefon ze szpitala i powiedzieli, że właśnie urodziła się kolejna siostra. Aż już wtedy był mistrzem Alabasti? Nie, wtedy walczył, pamiętam, z Bulbazaurem w jakiejś pod ziemią, w jakichś kanałach. Nie, to jeszcze nie był mistrzem. I takie już pytanie ostatnie na koniec. Wiemy, że nasza pamięć jest wybiórcza, że niektóre rzeczy zapamiętujemy lepiej, niektóre gorzej. Pytanie na koniec, czy jesteśmy w stanie poćwiczyć, czy jesteśmy w stanie troszkę poprawić naszą pamięć, bo skoro jesteśmy w stanie bez problemu zapamiętać teksty piosenek sprzed, nie wiem, 15 lat, nie możemy się nauczyć na najbliższy egzamin, czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób to poprawić? Tak, no, odpowiedź brzmi niezbyt zachęcająco. Mianowicie pamięć można poprawić tylko dzięki jej ćwiczeniu, dzięki jej wykorzystywaniu, bo wtedy, kiedy z niej nie korzystamy, wtedy oczywiście ona funkcjonuje coraz gorzej. Można, i to jest bardzo ciekawa rzecz, bo są rozmaite heurystyki pamięciowe, rozmaite metody usprawniania pamięci, czyli my posługujemy się, to przede wszystkim wymyślono w starożytnej Grecji, kiedy nie było jeszcze
powszechne pismo i ludzie zapamiętywali różne rzeczy, posługując się własną głową. I wtedy wymyślono rozmaite sztuczki czy heurystyki, które pozwalają sprawnie zapamiętywać. I na przykład taką heurystyką jest metoda miejsc, czyli kojarzymy sobie specyficzne miejsca z informacjami, które chcielibyśmy zapamiętać. Ponieważ jak mieszkałem jeszcze w Poznaniu, to moja stała droga do pracy zawsze była taka sama. No i w związku z tym, jak chciałbym, oczywiście już wtedy nikt mnie o to nie pytał, ale jakbym chciał zapamiętać kolejność polskich władców, to mógłbym sobie przypisywać każdego władcę do rzeczy, które pojawiają się w mojej drodze do pracy. Czyli kiedy przechodzę na przykład na placu Asnyka i skręcam w ulicę Asnyka, to tam siedzi sobie Mieszko I. Przy skręcie Sienkiewicza siedzi tam Bolesław Kropry i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest taki przykład, który pokazuje, że na początku trzeba włożyć dużo pracy po to, żeby różne rzeczy pamiętać lepiej. I czasami jest tak, i to rozmaite badania na to wskazują, że opanowanie tych sztuczek zabiera tak dużo wysiłku, że ludzie posługują się nimi niezbyt chętnie. Ale no w tej chwili w ogóle jest pewien paradoks. Pojawia się pewien paradoks, ponieważ my w coraz mniejszym stopniu jesteśmy uzależnieni od własnej pamięci, ponieważ wszystko mamy w naszych telefonach komórkowych. Terminy, dostęp do zasobów internetu i tak dalej, i tak dalej. I istnieją takie hipotezy, które sprawiają, że zdolności pamięciowe ludzi będą się pogarszały. To jest taka jedna anegdota związana właśnie z utrwalaniem pewnych rzeczy po to, żeby nie obciążać nimi pamięci. Mianowicie Platon kiedyś powiedział, że ludzie od momentu, kiedy ludzie wynaleźli pismo i zaczęli za pomocą pisma zapisywać sobie, dzięki pismu zapisywać sobie rozmaite informacje, to pamięć zaczęła funkcjonować coraz gorzej. Ale ktoś złośliwie zauważył, że gdyby nie pismo i umiejętność pisania u Platona, to zapewne nie wiedzielibyśmy niczego, o czym mówił Sokrates, bo Sokrates z kolei tylko rozmawiał. Także to jest pewien sposób, który nas niejako uwalnia od konieczności zapamiętywania. Ale poza tym, to pewnie panowie wiecie, jest masa gier typu właśnie memory. One są na różnych poziomach trudności i te gry pozwalają aktywizować pamięć i pozwalają utrzymywać ją w stosunkowo dobrym stanie. Niektóre starsze osoby na przykład namiętnie rozwiązują krzyżówki, no i to jest ok. Natomiast zdecydowanie trudniej im zapamiętywać to, co chcieliby zrobić. Także to jest też jakiś inny, trzeba tutaj sobie wymyślić jakiś inny sposób, który umożliwia nam pamiętanie różnych ważnych rzeczy. Mhm. No cóż, pamięć bywa zawodna, ale jak pan powiedział, są techniki do tego, żeby wyćwiczyć ją, podnieść jej jakość i w efekcie zapamiętywać dużo więcej i cieszyć się pamięcią dużo dłużej. Póki pamiętam, to dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dużo się dowiedzieliśmy dzisiaj o pamięci i dużo dzisiaj, mam nadzieję, będziemy myśleć o tym, jak właśnie poprawić swoją pamięć, no bo jakby nie patrzeć, to chyba ten najlepszy moment, kiedy zacząć trzeba dbać o nią i żeby w przyszłości cieszyć się nią zdecydowanie dłużej. A,
A więc dziękujemy i moi drodzy słuchacze, mam nadzieję, że cokolwiek zapamiętacie z tego odcinka i oczywiście do usłyszenia za tydzień. Do zobaczenia. Ja również dziękuję.